Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Seth Donner z What is Wrestling i na sam początek, słuchajcie, powiem, że przepraszam za to, jak to wszystko wygląda. Jednak nie byłem dzisiaj gotowy do nagrywania takiego materiału, więc nie miałem rozstawionego sprzętu, nie byłem jakby ja przygotowany do tego, więc postanowiłem, że usiądę przed kamerą tak jak to ma miejsce na przykład podczas live'ów tuż przed galą czy innych transmisji na żywo i powiem to, co chcę powiedzieć na temat tego, co się wydarzyło podczas dzisiejszego odcinka Monday Night Raw. Więc jak wszyscy wiecie, bądź nie, Monday Night Raw otworzył segment z udziałem obecnego Universal Champa Romana Reignsa, który powiedział, że niestety musi zrezygnować z obecnej roli wrestlera, ponieważ po 11 latach walki z nowotworem, z białaczką, choroba wróciła. I niestety Roman musi się skupić na leczeniu, na rehabilitacjach, na swojej rodzinie, więc oficjalnie kończy swoją karierę w WWE. Oczywiście możemy powiedzieć, że jest to teoretycznie zakończenie, ponieważ powiedział, że nie jest to retirement speech, czyli nie jest to jakby przemowa pożegnalna, jest to po prostu przemowa, gdzie pójdę, skopię dupę nowotworowi i wracam. A trzeba przyznać, że cała sytuacja jest, bądźmy szczerzy, szokująca, bo w ciągu ostatnich kilku dni pojawiły się informacje, że Roman Reigns został wycofany z live eventów, że Roman Reigns walczy mając jakąś kontuzję, bo nikt do końca nie wiedział, co się dzieje. Więc jakby, jeśli ktoś się, powiedzmy, jakoś tam wpatrywał w te rzeczy, no to mógł być gotowy na to, co Roman Reigns powiedział. Jednak no, chyba nikt z nas nie będzie ukrywał, że cała przemowa była dość taka, powiedzmy, wyciskająca łzy, bo było widać, jak Roman próbuje powstrzymać płacz, jak później Seth Rollins wyszedł cały zapłakany. To były prawdziwe emocje, które zapewne uderzyły w większość z nas. We mnie uderzyły, przyznaję się, bo to był emocjonalny dość moment. Więc powiedzmy, z takich spraw oficjalnych, Roman Reigns obecnie nie będzie pojawiał się w WWE nie wiadomo ile czasu. Możliwe, że już nigdy. Jednak oczywiście życzę mu powrotu do zdrowia, powrotu do tego, co kocha, czyli wrestling. Z tego, co wiem, o ile się nie mylę, na Crown Jewel zobaczymy teraz pojedynek pomiędzy Braunem Strowmanem a Brockiem Lesnarem o Universal Championship, czyli kto wygra, jest nowym mistrzem. I prawdopodobnie dlatego są plotki, że WWE na live eventach pokazuje Brona Strowmana jako face'a, ponieważ no, muszą zbudować nowego wielkiego face'a. I w przypadku walki z Brockiem Lesnarem, no to nie ma lepszej osoby jak właśnie Braun Strowman na zajęcie miejsca, które zajmował Roman Reigns. Jednak z tych już, słuchajcie, mniej oficjalnych spraw, taki jest wrestling. Powinniśmy wszyscy być gotowi na to, że każdy z naszych ulubionych zawodników w pewnym momencie może, tak wiecie, i z jakiegoś powodu przestać robić to, co kocha. Przykładami są Edge, przykładami są Daniel Bryan. Daniel Bryan się wyleczył i to jest dobry przykład na to, że da się. Jest wiele osób, którzy musieli zrezygnować z tego, co kochają, dlatego że coś im się stało. Roman Reigns wydaje mi się, że jest na tyle silną osobą, że pokona całą chorobę, wróci do WWE. Oczywiście, czego mu życzę i zapewne wy życzycie mu tego. A więc muszę przyznać, że teraz ciężko będzie się oglądać Raw. Jak wszyscy dobrze wiemy, przez ostatnie 4 lata Roman Reigns był dość nachalnie pchany nam do gardeł, więc ciężko teraz będzie patrzeć na produkt WWE bez właśnie tego workhorse'a, którym był Roman Reigns. Oczywiście to daje możliwości innym zawodnikom jak Seth Rollins. Widzieliśmy heel turn Dina Ambrose'a, o którym będziemy jeszcze mówić. Teraz chcę poświęcić jakby czas właśnie dla Romana Reignsa. Więc niech wróci do rodziny, niech się wyleczy i powraca do WWE, jeśli zdrowie mu na to pozwoli. Jeśli nie, Roman Reigns nie będzie w złym stanie. Ma dobrych znajomych, świetną rodzinę, więc jakby o to nie musimy się martwić, tak? Jedyne o co możemy się martwić, no to o jego przyszłą karierę jako czynnego wrestlera.
Muszę przyznać, że jest mi go szkoda też z innego powodu. Był pchany przez 4 lata, ścigał Brocka Lesnara, ścigał WWE Championship, później ścigał Universal Championship. I kiedy wreszcie pokonał Bestię, stał się mistrzem Universal, musi pozbyć się tytułu, musi zrzucić tytuł z siebie i jakby zapomnieć, że pokonał Bestię, zdobywając ten tytuł. Co też jest ciekawe, Universal Championship ma na sobie jakąś klątwę. Tak mi się wydaje, bo każdy mistrz Universal miał w sobie jakąś taką większą bądź mniejszą skazę. I teraz Roman Reigns też okazuje się, że taką miał. Więc no, jednym słowem ciekawy. Ciekawy, jak dalej pójdzie cała sytuacja z Universal Championship. Chcę dodać, słuchajcie, tylko od siebie, bo nie chcę się rozgadywać, bo zapewne przez następne tygodnie będziemy sporo mówić o tym. A jeśli też chcecie ze mną więcej na ten temat pogadać, wbijcie dzisiaj o 20.00 na naszego live'a, który będzie poświęcony właśnie owej sytuacji. Porozmawiamy o tym, jak WWE może planować Raw, co wymyśli, co jakby będzie dalej budować. I oczywiście pogadamy sobie o Romanie Reignsie, więc 20.00 możecie wbijać. A chcę tylko dodać, słuchajcie, od siebie, że nie bądźcie świniami, bo już jest w internecie wiele osób, że mówiących, że zasłużył sobie, był pchany, więc to jest karma. To nie jest karma, to jest wrestling i tak działa wrestling. A więc ja, powiedzmy, ze swojej strony od razu mówię, że wszystkie takie osoby będą przez WWE dość mocno... takie osoby przez VIV będą dość mocno tępione, czyli będziemy usuwać takie osoby z grupy, blokować na YouTube, blokować na social mediach. Jeśli jesteście prawdziwymi fanami wrestlingu, to zapewne nie przyjdzie wam to do głowy, ale już na dany moment widzę, że no są osoby, które jednak nie są fanami wrestlingu, więc nie powinni się tak nazywać i powinniśmy ich z tego społeczeństwa wywalić. Więc tylko, słuchajcie, proszę o to, żebyście zrozumieli sytuację. To jest ciężka sytuacja, to jest szokująca sytuacja i wielkie współczucie powinny pójść w stronę Romana Reignsa i przede wszystkim modu, jak to on sam powiedział, bo przed nim bardzo ciężka walka, o wiele cięższa niż była z Brockiem Lesnarem. Więc mówię, zachowujcie się jak ludzie, bo pokażmy, że społeczeństwo wrestlingowe jednak ma uczucia, bo wiele osób uważa, że nie mamy. Tak więc jeszcze raz, słuchajcie, wszyscy, przepraszam za to, jak to wygląda, ale mówię, jakoś cała ta sytuacja dość mnie zszokowała, dość dotknęła nawet. Przyznaję się, że cała ta sytuacja mnie dotknęła. Dlatego nie chciałem rozstawić, słuchajcie, sprzętu, rozstawić tutaj kamer. Po prostu chciałem się wygadać. Chyba nawet nie będę robił żadnych cięć, nic, więc to będzie takie, powiedzmy, ile? Prawie 8 minut gadania ode mnie dla was. Więc słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wejdziecie dzisiaj o 20 na live, a pogadamy sobie troszeczkę więcej o Romanie Reignsie, o sytuacji WWE obecnie. No i cóż, jeszcze raz, słuchajcie, wielki szok, ale niestety tak działa wrestling i tak działać wrestling zawsze będzie. Więc jeszcze raz dziękuję wam bardzo za uwagę. Pamiętajcie, co wam przed chwilą powiedziałem, nie bądźcie świniami, bo to jest przykre patrzeć na niektóre komentarze. Dziękuję wam bardzo za uwagę, ja nazywam się Seth Donner z What is Wrestling i słyszymy się już wkrótce.